The Voice Kids miało stać się kolejnym dowodem na to, że wielki talent może stać się kluczem do kariery w każdym wieku. Pierwsza edycja zaowocowała w piękne historie, które dały telewidzom wiele emocji. W sieci pojawiły się właśnie materiały prezentujące to, co dzieje się za kulisami najnowszej edycji. Włodarze TVP mają nadzieję, że The Voice Kids 2 uda się powtórzyć sukces swojego poprzednika. Mają o to zadbać nie tylko bardzo utalentowani uczestnicy, ale również osobowości, którym dane jest zasiadać w jury. Najbardziej oddani fani hitowego programu dotarli już do materiałów przedstawiające kulisy tego, co mogą obserwować na ekranie. Okazuje się, że poza kamerami dochodzi do wielu nieoczekiwanych sytuacji. The Voice Kids 2, kulisy wyciekły do sieci The Voice Kids okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. TVP nie tylko wprowadziła kolejny format, któremu udało się podbić serca telewidzów, ale wypromowała też nową gwiazdę. Zwyciężczyni pierwszej edycji, Roxana Węgiel, na fali wznoszącej po sukcesie w programie dostała się do dziecięcej Eurowizji, gdzie również nie pozostawiła żadnych szans konkurentom. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu zmagań pretendentów do tytułu najlepszego głosu w Polsce, jury programu zostało wzbogacone o kolejną nietuzinkową osobowość. Na charakterystycznym czerwonym fotelu obok Barona, Thompsona i Dawida Kwiatkowskiego zasiadła Cleo. Jakiekolwiek zmiany są zawsze potencjalnym powodem do spięć, które mogą występować między trenerami. Jednak w The Voice Kids 2 nie ma mowy o tego typu sytuacjach. Zakulisowe nagrania pokazują, że cała ekipa od pierwszych chwil znalazła wspólny język. Chłopaki są dla mnie jak bracia. Czuję się zaopiekowana. Przyznam się, że byłam na początku zagubiona, ale oni otoczyli mnie taką opieką, jak trzy aniołki, więc jestem im ogromnie za to wdzięczna, powiedziała o swoich kolegach. Co więcej, okazało się, że to nowa członkini jury wprowadza spokój, którego wcześniej czasami brakowało panom zasiadających na czerwonych fotelach. My jesteśmy takimi wariatami. Szalejemy, skaczemy po tych krzesłach, a Cleo nas uspokaja. Wprowadza delikatność. Też potrafi ryknąć, ale jednak dodaje nam spokoju. Jej zadaniem jest troszeczkę nas okiełznać i wyrażać subtelność, której my czasami wstydzimy się. Jest taką naszą ostoją, powiedział w zakulisowych materiałach Dawid Kwiatkowski.